Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, moja BMW tutaj stoi. Dziś zabiorę Was na Królewskie Źródła. Znajdują się one między Kozienicami a Pionkami. Znajduje się w Puszczy Kozienickiej. Jeszcze tutaj kawałeczek trzeba dojść, bo kiedyś można było dojechać samochodem, a teraz do pewnego momentu się dochodzi. Jest taki duży parking i później idzie się piechotą, także ruszam powoli. No, doszedłem tutaj do głównego punktu, skąd zaczyna się właśnie szlak na Królewskie Źródła. Zobaczcie, mnóstwo ludzi, jest naprawdę dużo. Jeszcze tyle ludzi tutaj w życiu nie widziałem. Kiedyś się dojeżdżało, nie wiem czy widać tutaj samochody, do tego parkingu. Teraz, tak jak mówiłem, trzeba było asfaltówko kawałek przejść. Zobaczcie, są takie różne atrakcje, że można sobie kiełbaskę usmażyć, siąść sobie pod daszkiem, także fajne miejsce. No, idę dalej. Teraz już konkretnie w stronę Królewskich Źródeł. Jeszcze powiem tylko jako ciekawostkę, jest tu figura Władysława Jagiełły. I tutaj, właśnie na tej tabliczce, czego nie widać, jest napisane, że często Władysław Jagiełło bywał w Puszczy Kozienickiej. Taka ciekawostka. Stamtąd przyszedłem i tutaj już jest taki moment, gdzie wchodzi się właśnie na mostek i tym mostkiem cały czas się idzie prosto, praktycznie aż na Królewskie Źródła. Także fajnie, naokoło przyroda, las. Idę dalej, zobaczcie, tu jest taka fajna rzeczka, nie wiem jak ona się nazywa. Jeszcze kawałeczek jest, z tym pomostem się idzie, tutaj Państwo jacyś stanęli sobie. Pokażę Wam jeszcze tutaj taki ala betonowy mostek jest, bo można iść prosto na te Królewskie Źródła i w lewo. Ja poszedłem w lewo, a będę wracał z kolei prosto właśnie przez ten betonowy mostek. Idę dalej, ale chciałem jeszcze pokazać, że tutaj na trasie do tych Królewskich Źródeł można sobie siąść, odpocząć na ławeczkach i zobaczcie, bardzo ładne widoki są. Las, cisza, spokój. Tutaj dalej będzie się szło pomostem, bo w tamtą stronę idę właśnie. Rzeczka, tutaj nawet gdzieś tu jest, nie wiem czy stąd widać, że są gdzieś bobry, ale to wiadomo, to się tego nie zobaczy, bo to jest bardzo płochliwe zwierzę. O, idę dalej. Zobaczcie, jest nawet wieża widokowa. Jak ja tutaj ostatnio byłem, to jej nie było, także zaraz na nią wejdę i zobaczycie, co widać z tej wieży. O, zobaczcie, jeszcze tylko pokażę tą wieżę widokową, jak wygląda mniej więcej. Wchodzi się po schodkach, nic nadzwyczajnego, ale widoki są fajne, zobaczcie. O, taka dosyć spora przestrzeń, że tak powiem, także nawet fajnie. Idę dalej. No i jestem już przy Królewskim Źródełku. Tak ono wygląda. Teraz pokażę. O, czyściutka woda, można spokojnie pić. No i cóż, wracam powoli. Jeszcze coś tam będzie, także jak coś będzie ciekawego, to nakręcę. O, jeszcze w drodze podwrotnej chciałem Wam pokazać. Tu jest fajna taka też wieża widokowa. Zaraz na nią wejdziemy. Zobaczycie, jakie są fajne widoki z nich. Także polecam, jak będziecie tutaj przy tych Królewskich Źródłach, jeszcze sobie zajść na tą wieżę. O, są ławeczki. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Bardzo piękny widok jest. O, zobaczcie. Na takie mokradła jakby. Jeszcze tutaj zbliżę, pokażę. No i jestem już w miejscu, w którym zaczynałem moją wycieczkę. I cóż, kończę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcam do subskrypcji kanału. Pozwoli mi to rozwijać ten kanał. No i do następnego. Cześć.